No i witajcie moi drodzy, tle nasza nastawnia PF2, był odcinek o nastawniach, a my przechodzimy z powrotem do operatora ratunkowego. Trochę rzeczy tutaj przybyło, trochę rzeczy się zmieniło. Mam natomiast problem i pojawia mi się, weźmy chyba na Strykowie mam ten problem, tak? Mianowicie znikają mi grafiki niektórych wozów, nie wiem dlaczego tak się dzieje, nie umiem tego... Napisałem do osoby, która zajmuje się operatorem ratunkowym, dlaczego tak się dzieje. Ubolewam nad tym, że właśnie w Strykowie Poznańskim ubyła mi cysterna gaśnicza, za to przyszła dawna rezerwa z Jadry G7, stary wóz gaśniczy. No i jedną cysternę jestem w tyłek bity, ale jakoś sobie te straty odrobiłem. OSP Stęszew dostał nowy wóz. Nie ma już Jelcza, był Jelcz. Tutaj się coś zmieniło. A, Joder G9 dostało nowego mana gaśniczego. Stary Iwan poszedł na Joder G6. OSP KZ Grymosina dostała 319,64. Zapewne ma on oznaczenie SLRR Mitsubishi L200, jeśli ktoś, kogoś by to interesowało. Jest jeszcze na wyposażeniu 319-61. To jest samochód lekki ratownictwa poszukiwawczego. Natomiast takich wozów w operatorze jeszcze nie ma, ale jestem już pod takie coś gotowe. Jeśli chodzi o operatora. Tutaj się nic nie zmieniło. Doszła mi lewa remiza poligon pożarniczy. O tym na razie mówić nie będę. Na pewno doszło mi OSP Palędzie, OSP Zakrzewo, OSP Lusowo, Tarnowo Podgórne, szkoda, oni mają chyba jeszcze 319-13 Jelcza na drabinie, szkoda, że go nie mają, bardzo by się przydał. Mrowino mi doszło, co chyba czego nie było. Powoli przymierzam się do zakończenia gminy Murowana Goślina, jednakże takich jednostek jak Mieściszewo i Uchorowo nie stawiam, ponieważ tam nie ma jakiegoś super spektakularnego sprzętu, a samochody operacyjne czy ratownicze rozpoznawcze no nie są mi na razie jakoś szczególnie potrzebne, więc ich po prostu nie stawiam. OSP Nieszawa doszła nam, OSP Białęża nam doszedł. Będę się szykował do postawienia drugiej gośliny. Postawię sobie łopuchową, mimo to, że oni nic nie mają. Mają to samo co Uchorowo i Mieściszewo, ale przyda się. Te łopuchowo jednak przyda się. Kobylnica mi doszła. Bardzo fajnie, bo nie mają tutaj dwa ciężkie, to jest super. Super to jest, mega. No i tak, moi drodzy, za dużo to tutaj nie przybyło. Aha, zbieram sobie teraz 8 milionów. Czaję się, żeby postawić, słuchajcie, sobie OSP do piewo. Mają superancki sprzęt na dopiewie. Na pewno mają podnośnik, to jest na wagę złota. Na pewno mają przyczepę wielofunkcyjną. Znaczy dla nich to jest przyczepa powodziowa, a ja ją ustawię jako przyczepę wielofunkcyjną, ponieważ ma więcej zalet. Więc jeżeli będę stawał, to na pewno będę stawał w najbliższym czasie OSP do Piewo i przybyły nam dwa szpitale. Szpital powiatowy w Szamotułach. Już mam dwa oddziały rozbudowane, żebym mógł resztę rozbudowywać, ale to się czaje. I szpital powiatowy w Obornikach, na tej samej zasadzie. Ponieważ słuchajcie, jak coś się dzieje w tych rejonach, czy w tych, to niekiedy karetki mają po prostu bliżej, żeby dojechać do Szamotu i do Obornik, niż mi tutaj gdzieś po prostu do Poznania, nie? Na tej zasadzie. Czekam na zadania i wydarzenia. No sam widzę jakieś zadania i wydarzenia, ale ich nie robiłem. Czekam na zadania, czyli coś tam postaw, na przykład dwie remizy, nie wiem, tam rozbuduj ileś tych remiz. Za to też są jakieś tam groszowe sprawy, ale czekam aż to będzie. Czyli tam kup jeszcze ileś tam wozów, no to wiadomo, jak postawi ileś tutaj, słuchajcie, tych jednostek, no to
troszeczkę tych pieniążków zarobię. Nie pamiętam, czy tutaj gdzieś bym komisariat stał, czy w dopiewie tam z komisariat posterunek. Musiałbym zobaczyć. Niby wiem, że do operatora ma teraz być jakaś aktualizacja większa. Więc też nie chciałbym sobie trochę w stopę szczelić, że tego kredytu mi zabraknie. Ale myślę, że nie zabraknie. No dobra, moi drodzy, no i reszty 11 nie będę pokazywał, bo tutaj się kompletnie nic nie zmieniło. Ja drugie 5 to wysokościówka. O Spekrzesiny to też się nic nie zmieniło. JRG 7, no to też się za wiele. Aha, doszło dwa wozy komendy miejskiej. No tutaj słuchajcie, też się nic nie zmieniło. Ratownictwo techniczne i jedynka. Komenda wojewódzka. Ratownictwo wodne, no to tutaj się nie zmieniło nic. Dobra, moi drodzy, no to spróbujmy sobie jakąś tam misję. Jedną misję sobie wygenerujemy. Zrobimy duża, szybciej. Zobaczymy. No a tak sobie na próbę po prostu wyślemy. A kiedyś wam pokażę, jak tutaj sobie gdzieś tam. Akurat mi generuje się 41 misji na to. Gdzieś tam kiedyś włączę całą serię i. I sobie zrobimy całą serię obaliny. Mówię, nie mam na razie za dużo, bo też grałem powiedzmy na starym terenie, to kupowałem masowo monety, więc uważam, że już dość dużo dałem operatorowi, jeśli chodzi o monety zarobić, dlatego ich nie kupuję teraz. No, staram się po prostu grać z kredytu i tyle. No, taka dupna misja, no ale dobra, jak to będzie. Podejrzanie neuroinfekcji. Specjalistyczna, no to dobra, to wyślemy mu eskę. No i tak to mniej więcej, słuchajcie, polega. Dostajemy listę zadań. Zgodnie, tam no niektóre znam na pamięć, gdzie co trzeba wyspać, a niektórych nie znam na pamięć. No i tak to mniej więcej wygląda granie w operatora, tak? Mówię, w następnym odcinku może włączę już serię, to wtedy się po prostu więcej zrobimy, tak? Będzie to ciekawiej wyglądać i... Dobra, słuchajcie, niech ta karetka z Winograd sobie jedzie, podstacja Winogrady przy Alejach Solidarności. Ja wam pokażę tylko tą lewą jednostkę. No bo słuchajcie, inaczej w operatora się nie da grać, tak? Zrobiłem sobie dwa woże proszkowe, bo nieraz się bardzo przydają. Przyczepy. Ratownictwo wodne przydaje się szczególnie do pożarobiorowca. Tylko dlatego to stawiałem. No i mam kontenery zapasowe i masę nośników kontenerowych zapasowych. Do tych kontenerów, a także do innych. Te kontenery to jest, słuchajcie, kapitalna sprawa w operatorze. To najlepsze chyba co wyszło. Te kontenery to już... No to po prostu się tutaj nic już... No, no najlepsze co jest, te kontenery, no, no tyle powiem, tak? Już nic lepszego nie szło, słuchajcie. Nic innego nie szło tutaj wprowadzić do operatora. No jedzie nam sobie, słuchajcie, karetkę do pacjenta. Gdzie tam co jest? Aha, tutaj. No nie Stachowski. No i ty. No i tak to mniej więcej wygląda. Tak, ta karetka sobie dojedzie. Ten czas sobie zleci i wtedy pewnie będzie chciał żadną transportu lub nie. I tyle.
Mam dwa WOPry, oczywiście mamy nierealne, bo dostać jakiekolwiek informacje na ten temat graniczy z cudem. Jeśli chodzi o komisariaty, o tu w ogóle znikły mi wszystkie grafiki radiowozów, ciekawie. Nie wiem dlaczego tak się dzieje, to też graniczy z cudem. Komisariat Luboń. O, tu są wszystkie grafiki, cud. No to też mówię, graniczy z cudem, po prostu zdobycie takich informacji. Gdzie jak numery radiowozów, to jest graniczy z cudem. Tak samo jak wozów pożarniczych, więc. No za chwilę wejdę na Ederg 4, to. No i tak to mniej więcej, słuchajcie, wygląda. Tak, ta karetka sobie teraz podejrzenie na infekcję na ulicy, no fajnie, fajnie. Nie wiedziałem, pewnie może ktoś w samochodzie, nie wiem. Rozumiem, gdyby to było gdzieś tutaj, w domkach, jakiś tak. Na miejscu, karetka dojechała. No i tak mówiłem, ten paseczek leci sobie, leci. O Jezu, akurat teraz, naprawdę. Dobra, odinstaluj.